Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na nowy odcinek Desim 4 miejskie życie. Zobaczcie, co tu się dzieje. Mamy festiwal! Dzisiaj o godzinie 17 rozpoczyna się festiwal smaków, na którym jeszcze nie byliśmy. Możemy się rozkoszować kuchnią lokalną. Wyzwanie dla podniebienia kup unikalne przyprawy i zbieraj świeże płody rolne. Dokładnie tak. Także takim oto sposobem zaczynamy dzisiejszy odcinek. Widzicie na tablicy? Widać, że coś z jedzeniem jest związane, jak również nasza Zuzanna zmieniła kolor. Włosów, ucieka nam, nie chce się pokazać. Ale mam jeszcze jedną informację, posłuchajcie tego. Tydzień potrójnych premii, satysfakcja przede wszystkim zdobywaj nagrody trzy razy szybciej. Tylko w tym tygodniu Twoi Simowie mogą zdobywać nagrody i zyskać więcej czasu na zabawę. Wystarczy, że odszukasz starą znajomą Jasmine Holiday, obdarzy Twoich Simów potrójną premią satysfakcji i spowolni odnawianie się ich potrzeb fizycznych. Mniej wycieczek do toalety, krótszy sen, rzadsze spożywanie posiłków równa się więcej czasu na zdobywanie punktów i zabawę. Także moi kochani, myślę, że fajnie byłoby wziąć cię w tym wyzwaniu, dlatego postanowimy zadzwonić do Jasmine Holiday. Wezmij, wezwijmy ją tutaj i zobaczymy e, o co chodzi z tymi wyzwaniami nowymi. Mam nadzieję, że coś nam uda się z nią zagadać. Zaraz tu przyjdzie. O, już tutaj jest, zobaczcie, jaka szybka. Zapytaj o tydzień potrójnych premii, dokładnie tak. Puka nawet do nas do drzwi. Jak my dzisiaj pracy zaczynamy, no ale to za chwilę. Dobra. Nie ma miejsca na pytanie, no to co ja mam zrobić? Teraz pytaj. Okej, okay, zobaczcie, zobaczcie, nawet ona ma to na koszulce coś takiego narysowane. I tak, e, słuchajcie, mam dla Ciebie intrygującą propozycję. Chcesz mnożyć swoje punkty satysfakcji z potrójną premią. Oczywiście, że chcemy to zrobić, a może wolisz trzykrotnie, spowolnić odnawianie potrzeb, dzięki czemu zyskasz więcej czasu na przyjemności. Wybór należy do Ciebie poproś o premię, a ja z radością cię nią obdarzę, pamiętaj, że możesz zmienić aktywną premię w dowolnej chwili, wystarczy, że do mnie zadzwonisz. Czyli nie można dwóch premii naraz brać, tak mi się wydaje, więc ja chcę tą, nie chcę z tą z potrzebami, bo to będzie głupia, ona w ogóle nie będzie chodziła do łazienki, nie będzie chciała jej się jeść, także słuchajcie, poprosimy o premię zdobywanej satysfakcji. Myślę, że to będzie bardzo fajna rzecz, zobaczymy jak w ogóle to będzie wyglądało, teraz możecie przyjrzeć naszej Zuzannie, że ma właśnie takie rudawe włosy, no to tak po dzisiejszy odcinek chciałam zrobić, bo mam dla niej pomysł na stylówkę właśnie. Związaną z, z tym festiwalem smaków. Tutaj na razie jeszcze nam nie przyszło. A jest, jest! Słuchajcie, tyle satysfakcji. Tydzień potrójnej premii. E, za zaspokojenie kaprysów, Zuzanna będzie otrzymywała trzy razy więcej punktów satysfakcji niż normalnie. Odwiedź sklep z nagrodami i wybierz dla niej coś ładnego, bo w sumie, dlaczego nie? No w sumie tak. E, a na początku sobie zjemy śniadanie. Także, może włączymy już grę. Co dzisiaj jemy? Tosty czy rybne tako? Tosty chyba na śniadanie będą lepsze. Także zaczynamy. Dokładnie, tu nasza Zuzka idzie. No, to jest jej ten sweterek, stara stylówka, ale właśnie na ten festiwal smaków będzie inaczej wyglądała. I myślę, że ona dzisiaj powinna e, pójść do pracy. Najwyżej wcześniej ją po prostu skończymy, ale chcemy koniecznie iść na festiwal smaku. Ta, to jest jeszcze jedna rzecz, na której nie byliśmy, więc mam nadzieję, że będzie super. E, jakie ona ma od tej rzeczy? iść do pracy w stanie rozbawiona i na przykład patrzcie, tutaj 120, czyli trzy razy dostaniemy tyle, to zaraz będziemy po prostu oglądali e, kanały komediowe, żeby być rozbawionym, ale ona do pracy, zobaczcie, w ogóle ma na dziesiątą. O Jezu, niedobre, przecież sama to zrobiłaś. A, I co tutaj jeszcze mamy? Słuchaj wiadomości ze świata w radiu, to możemy to zrobić. Zobaczymy, czy dostaniemy więcej punktów. E, słuchaj wiadomości... Gdzie to jest? Więcej opcji? Wiadomości... Z całe y aha, muzyka nie. Nie, a to wiadomości są w telewizorze, ale jestem paszczur. <laughs> Słuchajcie, oglądaj kanał. I tutaj powinno być wiadomości z całego świata, więcej opcji. Wiadomości ze świata kultury? Czy to to będzie? Eee, wyszło mi to. Ej, kurde, może ja to samo usunę. A to w radiu było, może, dobra, już po poświrowałam. A co to jest na tym radiu? Wywiadów. Posiadanie stereo. No dobrze. Słuchaj. Gdzie są te wywiady? Albo jestem ślepa, albo tego tu nie ma. Staci z wywiadami. O, o, o. Słuchajcie, to byśmy dostali normalnie 75 punktów, a tak to dostaniemy 3 razy tyle. Koniec tego. A ty w ogóle nie zjadłaś do końca? Zjadłaś. Uwaga, uwaga. To w ogóle jest nowe, nie było wcześniej wiadomości, no nie? Kiedy to przyjdzie? Czekajcie, bo to wywiady są, czy wiadomości? Wywiady, kurde. Już się pomyliłam. Ale nie przeszły jeszcze punkty za to, jakiej to przypięłam. Ciekawe, Ilona musi to robić. Słuchajcie, 75. Eee, myślałam, że... To, a, czekajcie, bo to potrzeby jakieś są chyba. No, nie ogarniam tego, ale w każdym razie będziemy próbowali e, te punkciki, słuchajcie. Dobra, koniec. I teraz chcemy być rozbawieni do pracy, więc możemy sobie pooglądać. Nie no, oglądaj kanał. Oglądaj kanał komediowy. Dokładnie. Ona jest tak już w miarę ogarnięta do tej pracy. Myślę, że mogłaby się jeszcze troszkę przespać, ale nie wiem, czy to jest jakiś sens. I o 10 zaczynamy pracę, także niech ona będzie rozbawiona. O, jest, już super. Zły posmak. No co ja ci na to poradzę, koleżanka? Ej, to niech ona jeszcze idzie na chwilę spać. W sumie to spanie by nam się przydało bardzo, bo po tej pracy ona może być zmęczona do tego festiwalu. No ale co zrobić? Eee! Kurde, ale jakoś spadło jej to. Słuchajcie, dobra, do pracy. Tablica powiadomień spełnia, co ja mam zrobić? Szef był zadowolony z wyników zdalnej pracy, jaki osiągnęła. Zona zrobiła. Dobra, a my pracujemy słuchajcie, w domu. Co mamy do roboty dzisiaj? Sprawdźmy. Podnieś poziom umiejętności grania w gry wideo. Oglądaj wesołe filmy na SimTV. O, to niedużo nam rzeczy zostało do roboty. Superaśnie. E, dobra, więc tak, podnieść poziom umiejętności grania w gry wideo. To może sobie pograjmy tutaj. Mm, graj w grę. Graj w grę i wybierzmy sobie wyścigi My Sims. Nie gadać z sąsiadką. Nie chcemy, nie chcemy z nią gadać. To pracy. Słuchaj, twoja praca to jest granie w komputer, czyli tak jak moja. Leć szybko. Przywita się i biegiem. Sprawdźmy w ogóle, który ona ma poziom gry wideo. Czwarty, troszkę zaczęty, czyli do piątego, no trochę się zejdzie. No ale musimy pamiętać, że o 17 jest festiwal. Dum, 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 dum. Farsja, jak leci. Dobra, jak skończy, to się odesła. Niezapowiedziana wizyta. Akira przyszedł jakieś wydarzenie towarzyskie. Nie chcemy tego. Trzeba to zakończyć. Kurde, Akira. I jak zwykle Simowie teraz coś takiego simsa, że oni przychodzą. I słuchajcie, biorą szklankę wody. Ale poszedł sobie, bo zakończyłam wydarzenie towarzyskie. No, jesteśmy niemili, ale co kurde? Zuska z pracy. A jak tam z jej nastrojem? No, w miarę spoko. Ale jeszcze dłużej brakuje. Kurde. Nie no, jest tak trzy czwarte zrobione, widzicie? No dobra, nie gra. Najwyżej dziś nie wypełni wszystkiego. Przez dwie godziny ma oglądać to coś. U, uwaga, bo nie uda nam się przez dwie godziny oglądać tego. Jak my chcemy iść na festiwal smaków? Nie jestem tego pewna, no ale dobra, zrobimy co w naszej mocy! No moi kochani, słuchajcie, jest godzina 15, więc podnoszenie tego poziomu naprawdę zajęło nam bardzo, bardzo długo, więc znaczy, jeszcze nawet go nie podnieśliśmy. Więc ja myślę, że nie zrobimy dzisiaj tego do pracy. Ej, zadanie i wymaganie do awansu. Musi mieć tysiąc obserwujących, to nawet byśmy tego nie zrobili. Dobra, jak ona skończy grać w grę, niech ona pójdzie na chwilę spać, po prostu jedną rzecz będzie miała do pracy zrobiona, bo te dwie godziny, no to już nie damy rady, bo o 17 jest ten festiwal. Ja myślałam, że ona do 15 da radę to zrobić. Sim nie wykonuje żadnych interakcji. <laughs> Przez 24 godziny. Dobra. Piąty poziom grania gry wideo. Super. I niech ona teraz idzie na chwilę spać, niech się chwilę niech ma troszeczkę energii przed Festiwalem smaków. Nie będę ją karmiła, znaczy nie będzie jeść Bo i tak sobie tam zje, prawda? Uwaga, uwaga, jest info O Festiwalu, ale również Jest info od sąsiadki, ale my nie chcemy Z sąsiadką na razie gadać Leć, skorzystaj szybciutko z łazienki i za chwilę e, Widzimy się na Festiwalu Zacieram ręce Wiecie co, może weźmy ze sobą Akierę na ten Festiwal Bo nie mieliśmy dzisiaj dla niego czasu Więc spoko by było w sąsiadkę No chyba nie Uwaga, uwaga! Dotarliśmy na festiwal. Zobaczcie, jak fajnie to z góry wygląda. Co bardzo, bardzo kolorowo, moim zdaniem tak trochę indyjsko. E, tutaj idzie nasza Zuzanna i Akira również idzie jak zawsze w tej samej stylu. A nasza Zuzka otrzymała taki strój, taki fartuszek. E, może nauczy się czegoś gotować tutaj. Zobaczmy tu, spójrzcie. Mamy tutaj. Palące potrawy, konkursowe kary z festiwalu smaków e, i można wziąć udział w wyzwaniu piekę kary. Myślę, że na pewno spróbujemy to zrobić. Tutaj są też jakieś grille, można sobie coś jeść, jak widzicie. Także spoko, festiwal, w którym jest jedzenie, o, banieczki można puszczać też świetnie. E, chciałabym poszukać sklepiku, gdzie jest sklepik festiwalowy? Gdzieś tu powinien być niedługo albo już jest, nie wiem. A słuchajcie, co my tu mamy? Mamy o to jest sklepik chyba. Spróbujmy kliknąć na to. Kup festiwalowy t-shirt. Na początku się targujmy. Ogólnie na te t-shirty nie ma nigdy zniżek, bo t-shirty są zawsze w tej samej cenie. T-shirt zawsze kupujemy i pokażę Wam. Musicie mi przypomnieć, żebym Wam po prostu pokazała, jak będę przebierała zoskę te t-shirty, bo one nie są normalnie w Simsach dostępne, tylko wtedy można je kupić na tych festiwalach. Oj, nie chce się z nami targować. Czy chce? Co powiedziała? 25% zniżki, dobra, to t-shirt kupujemy sobie za 20 i e, kupujemy przecenione obiekty. Takie t-shirciki będą z bekonem i jajeczkiem, spoko, dziękujemy za zakup naszej odzieży. Podobno, czekajcie, trener coś mówił o tych festiwalowych T-shirtach. E, bańki mydlane z festiwalu zawsze kupujemy, czyli w proszku kupimy, choć ona nie lubi, bo ją zawsze pali. Ja też nie lubię takich pikantnych potraw, ale dobra, kupmy e, curry, czyli w proszku, czyli możemy przyprawy kupić. Są fajerwerki. Nie będziemy fajerwerków kupowali, ale wszystkie przyprawy kupimy. Szafran, wasabi, o wasabi podobno najgorsze. Króliczek lodówkowy. A, to wyznanie, wydaje mi się, że mam tego króliczka, ale dobra. Zimne ognie, festiwal smaków. Może dwie sztuki. Oj, słuchajcie, co co, co? Wybierzmy się na festiwal, kupmy ładny ciuszek. My już kupiliśmy. Także spoko. I tutaj mamy różnego rodzaju jedzenie. Jak widzicie, wiele tych budek. Ogólnie tutaj często są jakieś budeczki, Wrzuć monetę, a wrzućmy sobie monetkę, z Dzięki za zakupienie obiektów. Pik! Ale się cieszy, co? Super, e, gdzie jest Akira w ogóle? Mm, nu, 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 nu. Akuś, Akuś, może O, tu jest on. Czy mamy jakieś interakcje związane z tym? E, związane na przykład z jedzeniem? Jakieś takie rozmowy? Nic takiego nie widzę. Mm, spróbujmy wziąć udział w tym. Spróbujmy razem z Akirą wziąć e, udział w wyzwaniu pikantnego kary. <laughs> Ciekawe, są, jak to będzie wyglądało, co? Uwaga, czy on ucieka? Ej, bo ja kliknęłam razem, a on był z nami, więc nie rozumiem tego. No cóż, najwyżej sami to zrobimy. I wyzwanie polega na jedzeniu, to ja mogę chodzić na takie festiwale. Ja bym się nie obraziła, jakby mnie na takie zapraszali. Widzę, że tutaj wszyscy chyba biorą udział w tym. O, ten gościu. On wygrał w tym festi nie w festiwalu, tylko tak, to był właściwie festiwal tam w konkursie programistów, hakerów, kurde, sorry. No to wygląda jak programowanie. Jak sobie oglądałam na komputerku co nie robią. Dobra. Czekajmy na, na reakcję. Pali! Strażaka, tu poprosimy. Ogólnie uwielbiam coś takiego patrzeć. Ej, już! Już ci zniknął? Uwaga, eee, czekajcie. Zuzanna Mazur nie dała rady w wyzwaniu pikantnego kary. Powinna jeść więcej ostrych potraw. No właśnie się zastanawiałam, dlaczego tak to jest. Może to jest właśnie tak, że trzeba często, często, jeśli na początku nie będą się podobały, a później będą już spokal, przynajmniej na Dobra. Takich jak kary i tam dalej, aby wzmocnić swoje kubki smakowe. Im wyższa odporność na pikantne potrawy, tym większe szanse na wygraną. Ej, to my będziemy dzisiaj jeść bez kitu. Ale szczerze powiem. Jest ciężko, bo już trochę zgrubła, prawda? Ej, tu jakieś jedzenia są, zobaczcie. Z kosztu jedzenia. Uuu, jakie fajne festiwale, normalnie. Jemy. Tajin. A które to były jeszcze takie? Czekajcie, my tutaj, tak, mamy ramen, empandy jakieś, tajin i bruszet. Tak mi się wydaje. A tu, o, to nie to. A tutaj, co oni powiedzieli? Jakie mają być to potrawy? Kary, tutu, tutu, nie, to tutaj nic nie będzie. Spróbujmy o tobym, to mi się podoba. Weź porcie razem. Jakie bym chciała, żeby Akira z nami zjadł? Co on nie lubi jedzenia? Czy wy znacie w ogóle facetów, którzy nie lubią jedzenia? Czemu ty coś zamawiasz? Drinka chciałaś? Koleżanko, a może te kary powinni się próbować. Ej, chodźmy do baniek. O, jak pięknie wygląda to zaświecone. Ślicznie, co? Pięknie. Piękniutko. I co? Dobre jedzenie? Jak ty zjadłeś już, czy co? Mmm. Zjedz to. O, idzie, idzie Akira. Stęskniony? No, ja myślę. Wołają cię na jedzenie, a ty co? smakowite aromaty przewybanie na festiwalu smaków ciężko nie poczuć pasji do gotowania gdy wokół unoszą się kuszące aromaty lokalnej kuchni Zuzanna otrzymuje premię do nauki umiejętności gotowania to tu by się mogła czegoś nauczyć o to by było spoko ale baniaki są wolne? są, to dawaj a zrelaksuj się zmień smak zmieńmy smak na gorączka złota zróbmy to Ej, nie jakieś dziecko przychodzi, także nie będziemy tam mogli siedzieć. Dobra, to niestety. A spróbujmy coś robić do jedzenia. Jest to wolne? Gdzie możemy tu gotować? Tu powinny być jakieś stanowiska do gotowania. Kurde. Dzieciak nam tutaj zajął. Patrzcie, co nie robią, jakie słodziaki, Jakie moje kugany. No, nie mogę z nich. Dobra, dawaj. Chciałam za Kirą usiąść razem. Spróbujmy. Akuś. Kurde, ty znowu te drinki walisz? A ty jesteś szalona. Grill, 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 pieczone ziemniaki, dawaj. Potrzebujemy większą umiejętność gotowania, szybciutko. Jaki raz z nami wszędzie chodzi, taki posłuszny chłopak, co? Dawaj. Potrzebujemy, żebyś się trochę nauczyła gotować, bo to jedzenie, które ona robi, w ogóle jej nie smakuje. A tu szybciej idzie. Znaczy, szybciej, no. Lepiej będzie, Iszu. Ziemniory robimy, słuchajcie. Takie ziemniaki. Kiedyś to się tak mówiło, ziemniaki w mundurkach. A ja chyba nigdy nie jadłam takich ziemniaków. Albo może kiedyś spróbowałam, raz, nie wiem. Dobra. O której się w ogóle kończy ten festiwal, jeszcze nie dali znać. Także możemy. Leci, leci umiejętność gotowania. Widzicie, można przyjść sobie na festiwalu pogotować czy... Eee, patrzcie, prawie poszło. To robimy jeszcze, grillujemy eee, hamburger, hot dogi, kiełbasa... Grillowane owoce. Możemy schować to do wyposażenia. Jest taka opcja: Schowaj do wyposażenia. Dokładnie to zrobimy. Jak nikt tego nie zje, to sobie to schowamy, bo innych chyba nie możemy schować. Nie, to jest jakieś te pikantne kary. No, bez kitu. No, zobaczcie, który będzie poziom gotowania? Trzeci. Czyli będą coraz to nowsze potrawy. Świetnie, bardzo się cieszę. No, słuchajcie, tutaj jest tyle tych potraw, że naprawdę możemy sobie to zabrać do domu. Super. Aż mnie kusi, żeby jeszcze raz coś zrobić, ale to może jak będziemy mieli czas. Dobra, to chowaj do wyposażenia, to też schowaj sobie do wyposażenia i dawaj z Akirom sobie spróbujmy wziąć udział w wyzwaniu pikadnego kary. Towarzystwa tobie brakuje, kobieto. Wiem, że pracy tu nie zrobione. Wiem, może w nocy dzisiaj porobimy, poglądamy te filmy. Myślę, że to nie będzie głupi pomysł i tak możemy zrobić. Gdzie jest Akuś. Akuś, fajna ksywka, co? Gdzie on w ogóle? Wywiał no, już nie kocha naszej Zuzanny, choć ostatnio to robił, jakieś dymy w tej, w, w poprzednim odcinku, naprawdę, był przypał. I co, dasz radę to zjeść, czy nie? Będzie znowu paliło? A ja ogólnie uwielbiam ten widok palący. Ej, ona się uśmiecha. Uuu, główka chyba boli, albo brzuszek, albo jęzor A ta jaka brwi ma okropne. Erika. Co to się stało? 100 dostaliśmy, za co Zuzanna zdołała przegryźć się przez najpikatniejsze z pikanych potraw. Może się tym przechwalać. Zwycięstwem w wyzwaniu kary. Zwyciężyła, ale jajca. Co um, otrzymuje? Fantastyczny t-shirt, czyli już mamy. Pamiętajmy, aby sprawdzić garderobę. No spoko, szkoda, że go kupiliśmy. Zawsze na początku kupuję. Um, coś do nowego dostałam jeszcze. To są nasze rzeczy kupione. He, fajnie, podoba mi się to. W ogóle, może powinniśmy do kogoś zagadać. Chodźmy tu. Ej, Marakuj jeszcze nie przetestowaliśmy przecież nigdy. To jest marakujowe, Patrzcie. Jest smak. Ten obiekt jest używany. No dobra, to jak oni skończą, to będziemy. Co jeszcze tutaj mamy do roboty? Patrzcie, ogrodnictwo, ale chyba nie chcemy ogrodnictwa. Jedzenia też nie kupujemy. Dobra, ona tam siedzi, sobie gada z tymi ludźmi. Ej, baskitu, ja bym chciała tak zmienić ten smak. Zmiń smak, jest. Patrzcie. Magia marakui. Lecimy tam. Lecimy z tym tematem, lecimy tutaj. Marakujowe bąbelki. Dla mnie to wygląda jak szisza, ale to nazywa się w tej grze bańki. Także. <laughs> Już wiemy. O mały w końcu odlas. To nie dla dzieci zabawa, naprawdę. Zmieniony smak. Zrelaksuj się razem, spoko. Co ty z tym gościem chcesz gadać? Pranaw! Sriwan Stawa. O jakie to nazwy dziwne, naprawdę. Nie masz z kim gadać, wszyscy poszli, ale się krztusi. Temu chyba się nie podoba, że to marakujowe. Co się stało? Ponura, używanie dmuchawy do baniek. Za myślała, że to będzie fajne. Ja też myślałam, że to będzie fajne. Nie wiem dlaczego. O, Akira przyszedł. Chodź, spróbuj. A. Puszczaj bańki, nie może, bo jest używane. Kira, O, się wkurzył na ćwira! Uuu, ćwira wygania. Jak on się z ćwirem nie lubi. A odbierz klucze, nie opisz nowy pomysł. Nie romantyczne, coś z romantycznych. Pocałuj w policzek. To może być takie. Taki na mieście pocałunek w policzek może być. Ej, Akira, nie uciekaj! A kurka! A kurka! A kurka, dobra ksywka co? A kurinka! Dla Akiry to dobrze może być przezwisk. Ej, nie gadaj za ćwirem, zobacz co się dzieje. <laughs> Widzieliście to? No, słodziaczki moje. Ej, mieliśmy się zapytać y, o jego zawód, bo my w ogóle nie wiemy co on robi bez kitów. Przypomniałam sobie, że to przecież tak było w poprzednim odcinku, że się nie dowiedzieliśmy, bo to było nieznane. Słuchajcie, studio, deszczowy dzień. On pracuje jako guru techniki. Dobrze. A czego jeszcze o nim nie wiemy. Dowiedzmy się. Romantyczne, co byśmy się chcieli dowiedzieć. Cecha nieznana. Cechy nie znamy. Kurde, żadnej cechy. Żadnej cechy. Nie znamy cechy naszego przyszłego męża. Więcej opcji. Przyjazne. Gdzie jest te Poznaj? Halo. Nie widzę tego. Jest Poznaj. I wtedy powinna wyjść jakaś cecha. A Kirciu. O, kary. Ciekawe, czy też wygra, tak jak my. Nam się udało. Jestem ciekawa, czy jak będziemy na mieście jeść jakieś jedzenie pikantne, czy e, również będzie w nas paliło, czy nie. Ciekawe, jaki on jest, właśnie. Śmiały. No, to nam się podoba. Śmiałe osoby lubimy, także dalej. Przyjazne. E, więcej opcji. Tu, 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 tu. Uuu, jaki pocałunek był. O, nie mogę. Ale się tam do ciebie. Uśmiechają ładnie, co? Gdzie jest to poznań? Zaproś do patrzenia gwiazdy. Błagam was, zróbcie to, to będzie takie fajne. Nie swój jest. I się tu położą, ale przy tym jedzeniu bez tu jesteście nienormalni. Patrzcie. Wow! Zobacz, zobacz Zuska. Słodka, co? Jeszcze ten ogień z potraw. Moim zdaniem bardzo to romantycznie wygląda. Dobra. A, bardzo się przyjaźnię Cieszę się, bo, żeby był związek, to musi być bardzo dobra A, przyjaźń. Okaż czułość. Zróbmy to. Więcej opcji przyjaznej, chcę, żeby poznać jeszcze go troszeczkę. Gdzie ta pozna jest, no. no? Nie widzę tego. Zaproś do wprowadzenia się. No, jeszcze nie. No, jeszcze nie. Dobra, słuchajcie. Koniec, koniec patrzenia w gwiazdy. Wstawać. A co z tym festiwalem w ogóle? Nie dali znać, że się kończy. Jeszcze nie. Co to było? Ojej, ojej. Chcę go poznać, nie mam tych opcji. Wkurza mnie to, naprawdę. Przyjazne. No Nie ma tego poznać. Pożegnaj. Nie. Dobra, jest wolny grill, czy nie? Bo byśmy jeszcze spróbowali tu pogrillować. Szkoda, że tylko jeden ten grill jest na tym festi... A nie, jest są dwa, dobra. Co robimy? Kontynuuj hamburger wegetariański. No róbmy to, bo już zaczęło to robić. Festiwal kończy się za godzinę, zanim to nastąpi. Dobra, a co mieliśmy jeszcze na tym festiwalu zrobić? Sprawdźmy to że tutaj to się pokaże. Pokaż informacje o festiwalu. Zbieraj świeże płody rolne. Spoko. Unikalne przyprawy. Wyzwanie. Rozkoszy się lokalną. Próbowaliśmy. E, to jeszcze nie zbieraliśmy tych płodów, ale nie wiem, czy nam to potrzebne właściwie. Smoczy owoc. <laughs> Bierzemy to! Bierzemy to wszystko. Krzak bazylii. Wszystko zbieramy. A co tam? Jolo. Nie. Nie chcemy oglądać, tylko zbierz plon. Zbierz plon. Dobra, dawaj. Wszystko. Smoczy, owoc, cebula, grzyba. Wszystko bierzemy, wszystko zbieramy. E, szpinak, zbyszplon. Dawaj, 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 koleżanko, moja droga. Bum, bum, bum. To zawsze szybko szło. Ej, patrzcie, mamy chyba jeszcze nową umiejętność. No właśnie, bo nie mieliśmy ogrodnictwa. Bo jak się w bloku mieszka, to niby gdzie ona ma tutaj ogrodnictwo ćwiczyć, tak wam powiem, no. Zobaczcie, w świetle gwiazd. Co to jest? Jerzyny, zbierz plon. Zbieraj wszystko, gościu. Normalnie, marchewka. Zbieraj cebulę, wszystko. Ten smoczy owoc mnie zaciekawił. Już nie można brać. A, jeszcze mieliśmy coś gotować. Mam nadzieję, że, ci, że nam się uda. Zniknęło! Już koniec festiwalu. To wracamy do domu. Czy Akira chce z nami wracać? Uciek chyba, nie ma go tu, co? Dobra, no to podróżujemy, wracamy. Dobra, jesteśmy w chatce, puchatka, podejść tutaj. Yy, wyłożymy na razie jedzenie od razu, żeby nie zapomniała. Gdzie jest żarcie? A i właściwie te plony też mogę do lodówki wkładać, także wszystko, co mogę, to powkładam. No nie wiem, jakie to jest różnica, ale dobra. I jeszcze mamy zobaczyć tego królika lodówkowego, którego kupiliśmy, tak? Zaraz to znajdę, tylko porzucam tu. Króliczek lodówkowy, wydaje mi się, że go mieliśmy. No ale dobra, mniejsza o to. Yy, jeszcze, jeszcze cebula, tak? Jedzenie schowane, także trochę żarełka jest na zapasie. Dobra, to jest dobrze. Uu, jak się na różowo świeci. Ok. E, chciałam zobaczyć, czy do pracy jutro mamy. Jutro jest sobota, czyli mamy znów do pracy, więc powinna ona się wyspać. Oglądać wesołe filmy dwie godziny wątpię. Raczej tego nie zrobimy. Także do spania, kochana moja droga. Ona jest, słuchajcie, niewyspana, tak. No to tak zrobimy, niech pójdzie do spania. Yy, dobra, to jeszcze jutro też możemy trochę pograć, znaczy jutro, w sensie kolejny dzień sobie jeszcze zahaczymy o robotkę w ogóle. jako na śpi, to ja już nie będę tego wyłączać i chciałam coś pokazać. Albo dobra, zaraz się wybudzimy. Co? Podobno właśnie trwa świetna impreza w klubie nocnym. To dobry klub nocny, kurde, o siódmej rano. Dobra, niech ona skorzysta. A i chciałabym, żeby zanim pójdzie jeść, a właściwie nie, no musi zjeść, kurde. Skorzystaj, wykąp, śpiewaj pod prysznicem, e, otwórz, co tutaj się najszybciej popsuje, zobaczmy z jedzeniem. E, dwa dni, dwa dni, trzy dni, a ja tutaj cztery a, to dni, to i dobra, to weźmy sobie, zjedzmy te pieczone ziemniaki, weź porcję. E, spróbujmy przez dwie godziny jeszcze oglądać to, może nam się przed pracą uda, taką mam przynajmniej nadzieję, nie i tego. A! Wiecie, co chciałam zobaczyć, już wam mówię. Chciałam zobaczyć, e, ile kolejnych dni do zostało do urodzin. E, 7 dni do urodzin, ale jajca, słuchajcie. Niedługo Zuzanna będzie miała urodziny, śmiesznie, co? Patrzcie, i ona przy okazji ćwiczy to śpiewanie, już tak nam w miarę... Miarę mało zostało. Dobra, już jesteś już wykąpana, takiej ukrócam to, bo chciałabym właśnie rozpocząć przed tą pracą. Albo niech nie je, zobaczymy, czy da radę. Czekajcie, bo to i tak 2 godziny to i 10 jest. To już ona rozpocznie wtedy tą pracę, co będzie niezrobione. No cóż, no dobra, no co niech je, otwórz. Co mieliśmy jeść? Ziemniaki. Dobra, weź porcję, spoko. Niech sobie zje i oglądaj kanały komediowe. Oglądaj kanał komediowy, Elo. Pięknie. Ej, to tylko jeden ziemniak. Czy ona się tym w ogóle naje? Tak się zastanawiam. Do pracy yy, w domu. Bo jak pójdzie do pracy, to nam cały dzień przyleci. Wiecie o co chodzi, rozumiecie? E, dobra. Umiejętność. Śpiewa. A to nie to. Wykonaj złośliwą interakcję. Oglądaj wesołe filmy przez dwie godziny. No dobra, to te wesołe filmy znowu się kontynuują, więc będziemy to robić. Ale żeby mieć awans, to w ogóle trzeba mieć tysiąc. Ale jutro ma wolne, więc może jutro to on sobie nadrobi te obserwacje. Dobra, yy, ogarnie ten temat i wesołe filmy przez dwie godziny zaraz będą. Dobra, więc tak zaznaczamy sobie. Serwisy społecznościowe to miało być? O nie, nie będziemy tego robić. Halo, gdzie to jest? Więcej opcji. Sieć. Oglądaj wesołe filmy SimTV. Więcej opcji. Tu, tu, sieć. Oglądaj wesołe filmy SimTV. Dobra, ty zjadłaś. Koniec oglądania. Koniec telewizorowania. Przecież ten ziemniak jeszcze i został na talerzu. Ja już go bywa, ale Już nie będzie takiej resztki jadła, co? Dobra. No i niech te dwie godziny ogląda. Jak dwie godziny miną, to się do was odezwę. Okej, okay, słuchajcie, udało się zrobić te dwie godziny. Koniec tego. E, idziemy szukać jakichś ludzi znowu. Wkurza mnie to, słuchajcie, że, że musi być po prostu złośliwa. Niech będzie w tej stylówce. W ogóle dajcie znać, czy chcecie, żeby ona została w tych włosach, czy mo może znowu ma się przefarbować. Ona w ogóle jest blogerka, wiecie o co chodzi, gwiazda internetu, to może się farbować cały czas, zmieniać wizerunek, żeby było śmiechowo. Gdzie są jacyś ludzie? Tu są jacyś ludzie. Mało tych ludzi trochę, ale dobra. A idzie gościu z brodą, to do niego zaraz zagadamy. Więcej opcji, złośliwe, niedorzeczna plotka. A jak? E, 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 co mi tak do góry poleciało? Czy wy to widzicie? Straszne to jest, strasznie dziwne. Halo, Zuzanna, gdzie ty jesteś? Czekajcie, ona nie zjechała jeszcze na dół? Kurde, dobra, tu jest, masakra. No idzie ten gostek, dlaczego nie może z nim gadać? Ja nie rozumiem tego, patrzcie, stoi w miejscu. O, kobieto, co ty wyprawiasz? Złośliwe. Dawaj. Ona nie lubi tych złośliwych interakcji, może dlatego nie chce. lepiej pies mi tu szczeka. Nie, to nie. Ej, to mi się te sims ostatnio coś zacinają, ale nie chcę nic mówić. Jak ostatnio nagrywałam, jak zaczęłam nagrywać miejskie życie, to mi się zacinało podczas nagrywania. Myślałam, że coś, coś z programem, a to po tej aktualizacji coś się stało. Bez kiedy to tak było. Dobra, dawaj. Złośliwe. Zagadaj, bo to pięć osób tylko. Patrzcie no. Ona jest niezdecydowana dzisiaj. Eee, zabawne powitanie. No i patrzcie, ta baba tu stoi, a ty gdzie stoisz? Kurde, idzie w inną stronę zupełnie nie mogę z tej baby. Nie mogę. Kurde, głupia, głupia jest po prostu. Co się dzieje w tych Simsach? Tu podejdź. Tu masz pięć osób naraz i tyle, no. Ale przypał z niej. Przecież tutaj jest ta babka. Kurde, ale mi ucieka szok. Ja pierdzielę kobieto. Zabawne powitanie. Ona wygląda jak jakaś opiekunka dla dzieci, co nie? Tylko tych beretów nie ma, ja nie rozumiem. Czemu ich nie ma? Trochę głupio, że dla dzieci musi być niemiła, ale co zrobić? No nie ma tu innych simów. Moglibyśmy się z biedę gdzieś indziej wybrać, ale chcemy tutaj. Wiecie co robić? Po prostu potrzebujemy. Mm, tych obserwujących, więc chciałbym, żeby jednak gdzieś przy kąpie trochę posiedziała. Ej, uciekła, ale przy to mały Harry Potter jest. Więcej opcji złośliwe. I do tego grubiańskie powitanie. Dobra, będzie pierwsza interakcja złośliwa? W końcu. W końcu. A ta zaraz przyjdzie i nakrzyczy Babo, głupio, co ty z dziećmi robisz? Idź sobie. Tego jeszcze trzeba zapoznać. O, taka wkurzona, widzicie ją? To można sobie w ogóle kupić płody. Tutaj nie mieliśmy tego. Nie mieliśmy tych rzeczy ostatnio, tyle wam powiem, bo to się chyba zmieniają te sklepiki. Tak, takie mam przynajmniej wrażenie. Ale pali. Dobra, ciebie nie zapoznaliśmy w końcu? Dobra, to trzeba cię zapoznać. Jeszcze grubiańskie powitanie. Ale te dzieci skrzeczą tu. Wszyscy naraz gadają. Ta wkurzona, zaraz do ciebie coś zagadamy. Zapoznałeś tego dzieciaka w końcu? Nie. No weź go, poznaj. Więcej opcji. Złośliwe. A ciebie chyba znamy, co, czy nie? No. Ona jest wkurzona. Zapytaj o termin. O co tam chodziło? Widzicie to? Więcej opcji, złośliwe. Zapytaj o termin. Może, że wciąż jest, że to nie byłaś taka złośliwa, że jest gruba? A tamta, jak się patrzy, jaki dziubek. W ogóle fajne, ma te usteczka takie. Spadaj, babo! Ale bardzo rozgniewana tego małego. Zabawne powitanie, dawaj do niego. Sin Singosans... singosaski. Będziesz z nim gadać, czy nie? Powiedz tak, udawa. jestem ciotka, klotka fajna, ale jednak zaraz będę złośliwa dla Ciebie weski tu. Tak będzie niestety. Tylko bo musi być taka do pracy. Simstagramowa szperaczka. Uda się to zrobić. Mogłaś w ogóle coś zjeść, tak mi się wydaje podczas tych rozmów. I, jak on się cieszy, to miało być złośliwe? a On się cieszy, czyli on lubi nas taką. Jaką jesteśmy? Dobra, wracaj do domu. I teraz czas na nadrabianie zaległości. Musimy mieć 1000 obserwujących. Słuchajcie, a chcecie być moimi obserwującymi na Instagrama A zapraszam. Glampaula1. Ej, wiecie, że mi brakuje niedużo. Do 300 tysięcy byłoby fajnie, co. Dobra, lecimy sobie tutaj. A serwisy społecznościowe. Aktualizuj. Udostępnij dowcipy. O, zrobimy to. Eee, te, 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 te serwisy społecznościowe, sprawdź liczbę, nie udostępnij zdjęcie, zróbmy sobie. No, fajnie. Aktualizuj status. Jako, że jest rozbawiona, to te dowcipy może i dużo dadzą. Mamy 217 obserwujących. Czyli nie musimy sprawdzać liczby, bo powinno tutaj nam wejść zaraz, widzicie? Jednak ja nie będę tu czytać tego powiadomienia, zobaczymy, czy to się zmieni. Powinno, patrzcie, aż stuwa przyleciała super. Normalnie to tak 25 leci. Udostępnij dowcipy. To będziemy do dowcipu, bez kitu, będziemy tak robić. Dobra, moi kochani, myślę, że to by było na tyle, że my sobie tutaj popracujemy, żeby mieć do tysiąca i jeszcze sprawdzę, czy nie ma żadnego festiwalu. A nie ma nic chciałam Wam podziękować za oglądanie. Kto dotrwał do końca, niech pisze. Dowcipy, a jak? Słuchajcie, cóż za porażka internauci, internauci się nie chcieli śmiać. To nieźle. E, no, dowcipy, kto dotarł do końca tego odcinka i do zobaczenia. E, zapraszam również do zasubskrybowania. Nadal czerwony przycisk. Subskrybuj, buziaczki. Pa-pa!